Dobry wieczór. Witam wszystkich przybyłych na to nasze święto czterodniowe sportu kolarskiego. Good evening. We welcome all riders for our race for 4 days, which will be held in Grudziądz. Jest mi niezwykle miło, że mogę w Państwa towarzystwie uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu sportowym. It's very enjoyed for me. I can join from this event for 4 days. Zanim jednak przystąpimy do celebrowania Waszego święta i tych wspaniałych zawodów, before we start with open ceremony, chciałbym wspomnieć dwie wybitne postaci z naszego klubu, które w ostatnich kilku miesiącach pożegnały się na zawsze z nami. We would like to remind two persons from members of our club. W grudniu odszedł od nas wieloletni prezes naszego klubu, pan Eugeniusz Grynda, o czym z żalem informuję Państwa. In December was leave us president of our Rice Club, Mr. Grynda. We are regret to inform you about this. A w kwietniu pożegnaliśmy i odprowadziliśmy na wieczny spoczynek pana wiceprezesa Ireneusza Wodeckiego. In April we leave Mr. Wodecki, many years members of our race club. A teraz wracamy do naszego święta i do rozpoczęcia 28. wyścigu kolarskiego. Panie prezydencie, jako przedstawiciel Komisji Sędziowskiej, jako jej głos, melduję, że 30 ekip stawiło się na starcie tegorocznej edycji i 160 zawodników. Na Tour de France limit jest 200, 40 brakuje. Serdecznie gratuluję. Dziękujemy. Panie prezydencie, drodzy, oddaję panu głos. Drodzy zawodnicy, szanowni państwo trenerzy, działacze, mechanicy, szanowni państwo sędziowie, po raz 28 witamy najlepszych, no prawie że najlepszych kolarzy juniorów z Europy na praktycznie wyścigu rozpoczynającym sezon kolarski na wysokim poziomie w Europie. Życzę wam szczęścia kolarskiego na szosie, jak najmniej krak z kontuzji. Życzę dobrej pogody i dobrych wyników, a jak znajdziecie trochę czasu, to jeszcze zwiedzać nasz piękny Grudziądz. Wszystkiego najlepszego na trasie i jak najlepszych wyników i u nas w Grudziądzu i w ciągu sezonu.
dobiegła końca nasza miła uroczystość otwarcia i prezentacja zawodników, którzy wystartują na gruziąskim wyścigu. Wszystkich, którzy chcą oglądać, bezpośrednia transmisja na KP Sport, na naszej stronie jest adres. Można bezpośrednio oglądać z każdego etapu tej imprezy. Wiem, że jutro w Grucie i Łasinie będzie telewizja bydgoska, będzie radio Pika, więc serdecznie gościom bardzo, bardzo dziękuję za przybycie, za przywitanie wszystkich ekip i do zobaczenia na trasach Grudziądza, Gruty, Łasina, Świecia, Kuźnicy, Liczewa i zakończymy całą imprezę w Grudziądzu. Dobranoc Państwu, wszystkim tym, którzy oglądali, bardzo, bardzo dziękuję.